Cześć, witam Was w kolejnym materiale. W tym odcinku powiem Wam, czym jest prełoż samochodu, czyli mycie wstępne oraz dlaczego jest bardzo ważne. Użyjemy do tego dwóch tak naprawdę topowych produktów na rynku aktualnie, czyli Shiny Garage prełoż Citrus Oil Traffic Film Remover oraz ADBL Traffic Film Remover wersja industrial, czyli taka bardziej przemysłowa, bardziej można powiedzieć, albo w sumie zastanowić się, hardkorowa. Dokładnie te preparaty użyjemy, żeby sprawdzić efekt doczyszczania na tym Opelu. Także zapraszam do materiału. Czym jest prełoż? Tak naprawdę chodzi o to, żeby rozpuścić wstępnie zabrudzenia, które znajdują się na samochodzie, po to, aby następnie móc umyć samochód dotykowo przy pomocy rękawicy, tak żeby jak najmniej tych zanieczyszczeń na tym lakierze znajdowało się podczas przesuwania rękawicy, podczas tak naprawdę szorowania lakieru. W związku z czym prełoż jest istotną sprawą, żeby nie powodować właśnie mikrorysek, nie powodować dodatkowych swirli na lakierze, żeby jak najmniej narazić go na uszkodzenia mechaniczne związane z myciem. Dlatego stosowanie dobrego prełoszu jest bardzo ważne. Tu mamy na przykładzie Shiny Garage, przeczytam Wam tu etykietkę, która wskazuje nam kilka dosyć istotnych cech. Mianowicie jest to produkt przeznaczony do mycia wstępnego, no to już wiadomo, natomiast zapewnia bardzo dobre właściwości myjące i odtłuszczające. I tu tego akurat Citrus Oila używamy na co dzień w formie oprysku, nie w formie piany. Mimo wszystko ten produkt również można załadować do pianownicy, ale ja z przyczyn praktycznych po prostu nie lubię stosować pianownicy. Wolę sobie opryskać po prostu ze zwykłego opryskiwacza, chociażby nawet takiego, jaki jest tu. Zresztą taki teścik właśnie będziemy wykonywać. Kolejną zaletą tego produktu jest to, że odtyka on powłoki ceramiczne i nie zmywa wosków, przynajmniej z deklaracji tutaj producenta, który informacje zawarł na etykiecie. Za chwilę sobie porównamy go między innymi z kolejnym takim topowym produktem, jakim jest Industrial Traffic Film Remover by ADBL. Ten produkt jest troszeczkę, w moim odczuciu, mocniejszy. Zrobimy sobie oczywiście porównanie i będzie tak naprawdę ta rywalizacja odsłonięta. Zobaczymy, który jest większym kozakiem, ale który też nie ściągnie nam żadnego zabezpieczenia. Tu akurat na tym aucie widać, że jest jakaś hydrofobowość. Najprawdopodobniej jest zabezpieczony powłoką ceramiczną, natomiast efektów jej działania nie znam. Będę go myć ten samochód pierwszy raz, więc razem zobaczymy, po pierwsze, czy wpływa negatywnie na działanie hydrofobowe jakichś zabezpieczeń na lakierze, czy nie, oraz w jaki sposób domyje nam ten panel już podczas tego mycia bezdotykowego. Tu informację zawartą na etykiecie mamy, że jest to produkt alkaliczny do usuwania filmu drogowego z każdego typu pojazdów. Oczywiście sugestia jest, aby używać go na przykład w przypadku felg tylko na felgi lakierowane, żeby nie używać tego na gołą stal, gołą aluminium, dlatego że może powodować jakieś plamy. No, ogólnie jest taka zasada przy gołych felgach, które nie mają żadnego lakieru, że jednak z tymi środkami chemicznie trzeba podchodzić ostrożnie, więc ta informacja jest tutaj również powielona. Oczywiście przy tych dwóch produktach bardzo ważne rzeczy, które nie tylko tyczą się mycia wstępnego, ale tak naprawdę jakiegokolwiek mycia samochodu, czyli nie robimy tego na słońcu, nie pozwalamy temu wyschnąć i staramy się w miarę szybko i sprawnie pracować, tak żeby produkt był cały czas mokry, żeby jednak ta wilgoć tutaj była dosyć na dosyć wysokim poziomie, dlatego że wysychanie takiego typu produktów, chociażby na tu listwach gumowych, czy im gorzej, black piano, albo na tych chromach, które często właśnie okalają szyby, może spowodować takie typowe plamy, takie wypalenie tak naprawdę, które jest ciężkie i trudne do usunięcia, więc dozujemy po pierwsze te środki zgodnie z zaleceniami. My akurat przygotowaliśmy sobie dwie butelki z rozcieńczeniem, tak jak tutaj producent proponuje, 5%, czyli mamy 50 ml na 1000.
Oraz szajniego robiliśmy również 50 ml na litr tego opakowania. Także zobaczymy idealne proporcje, jeżeli chodzi, identyczne proporcje, jeżeli chodzi o te dwa produkty. I zobaczymy, w jaki sposób one się nam spiszą. Oczywiście dla testu porównawczego użyjemy również wody. Po prostu zobaczymy, jak sama woda wpłynie na doczyszczenie elementu. Co też dosyć istotną sprawą jest na myjniach bezdotykowych. Niektórzy twierdzą, że zabezpieczenie samochodu nic nie daje, dlatego że on się i tak nie chce domyć. Ale nie chce się domyć właśnie dlatego, że nie została użyta chemia, która rozpuści nam ten wierzchnią warstwę brudu. Przejdziemy za chwilę do testu, ale chciałbym poruszyć jeszcze jedną ważną kwestię. Zadajmy sobie pytanie, kiedy należy używać tego typu prełoszy czy pian aktywnych, właśnie tego z tym mocniejszym efektem działania. Można by się pokusić o pianę neutralną, która będzie totalnie bezpieczna dla lakieru, totalnie bezpieczna dla powłoki czy dla wosku. No ale nie oszukujmy się, po zimie jednak tej soli drogowej, jednak tego filmu drogowego, który dosyć mocno tutaj nam zalega na tych drzwiach czy na całym aucie, jest dużo. Więc ten środek neutralny powinien być stosowany raczej do sezonu letniego, gdzie samochód nie jest brudny, a tak naprawdę tylko przykurzony. Więc ja jestem zwolennikiem używania właśnie tego typu produktów, które mają troszeczkę większą siłę działania, ale znacznie większą skuteczność, bo wychodzę z założenia, że lepiej jest powtórzyć sobie co jakiś czas zabezpieczenie lakieru ponownie, nawet jak te produkty usuną mi wosk albo troszeczkę zaburzą działanie ceramiki, aniżeli wcierać po prostu brud, który nie zostanie domyty odpowiednio przez pianę neutralną. No bo jak już ustaliliśmy, prełosz to jest wstęp przed myciem ręcznym, a mycie ręczne, czyli działanie mechaniczne po lakierze, może spowodować mikrozarysowania poprzez właśnie zalegający tu jeszcze brud. Więc tak jak mówię, piana aktywna, neutralna, raczej do stosowania na odkurzenie samochodu, a te środki do takiej bieżącej pielęgnacji tego typu zabrudzeń z samochodu. Także przechodzimy do testu i zobaczymy, który z produktów lepiej się spisze. Słuchajcie, nie zawracam sobie głowy, czy te produkty mają zasadowe pH, czy kwaśne pH. Dla mnie te produkty po prostu mają działać, więc sprawdźmy je teraz, używając akurat atomizera. Po prostu spryskamy sobie ten panel. Myślę, że tyle nam wystarczy. Tutaj użyliśmy szajnego, teraz sobie użyjemy ADBL-a. Ok? I dla testu porównawczego użyjemy sobie również wodę, żeby zobaczyć, czy sama wilgoć również jest w stanie nam coś, cokolwiek wspomóc. Choć tu już widzę, że jest dosyć wysoka hydrofobowość, cała woda nam spływa. No ale to też będzie fajny test, czy bezdotykowo samą wodą jesteśmy w stanie cokolwiek umyć. Myślę, że po prostu musimy dać tej chemii trochę czasu, żeby troszeczkę nam zareagowała. Szczerze mówiąc, nie widzę różnicy, jeżeli chodzi o, no ten się może troszeczkę więcej pieni, czyli shiny jest bardziej pieniący w stosunku do ADBL-a. Oczywiście wspomniałem, że używam tych dwóch produktów. Shiny'ego używam na lakier przeważnie, ADBL-a używam do mycia wstępnego felg, jako że uważam, że jest troszeczkę agresywniejszy w działaniu. Tak mi się to fajnie sprawdza, ale jestem ciekawy porównania właśnie tych dwóch preparatów na zabrudzonym lakierze. Także za chwilę przejdziemy do wypłukania tego, no i zobaczymy, co się wydarzy. Panele mamy już wstępnie wypłukane i widać,
generalnie w tych miejscach, gdzie mieliśmy nasze preparaty wypłukujące brud, widać, że jest troszeczkę czyściej. Natomiast użyjemy sobie do tego dmuchawy, żeby bezdotykowo pozbyć się całej tej wody i zobaczyć ostatecznie, które z paneli będzie najczystszy i czy woda w ogóle jakkolwiek wspomogła procesy czyszczące. Także ja przechodzę do suszenia i widzimy się na podsumowaniu. Słuchajcie, konkluzja jest taka, że przede wszystkim woda do domywania samochodu nic nie wpływa, więc nawet szkoda zachodu myć samochód samą wodą, nawet pod wysokim ciśnieniem myjki ciśnieniowej. Natomiast tak, Traffic Film Remover zgodnie z moimi oczekiwaniami zadziałał znacznie lepiej. Widać, że tego brudu jest tu naprawdę resztka. Można by się nawet pokusić o to, żeby cały samochód umyć bezdotykowo i efekt byłby zadowalający. Natomiast przechodząc do Shiny'ego, pamiętajcie, proporcje były zgodnie z zaleceniami producenta. No i oraz przede wszystkim były identyczne, więc efekt sami możecie zobaczyć. Mam nadzieję, że na tych przybitkach dostrzeżecie tą różnicę. No tu widać po prostu tego brudu jest znacznie więcej. No ale żeby nie być gołosłownym, użyję sobie takiej białej ściereczki. Zobaczymy, ile tego brudu tak naprawdę zostało. Zobaczcie. Tak wygląda ścierka po przetarciu panelu, który był umyty bezdotykowo. I zobaczcie, że tu praktycznie w ogóle nie ma tego brudu. Więc takie mycie ręczne później, po tym myciu wstępnym, naprawdę powinno być bezpieczne. Tym bardziej, że praktycznie każdy szampon sprawia właśnie dodatkową śliskość dla przesuwającej się rękawicy. Przez to jeszcze bezpieczniej możemy sobie lakier umyć. Przechodzimy do Shiny'ego, zobaczymy sobie, ile tego brudu zostało. Żeby nie było, że oszukuję. Mam tutaj ściereczkę, która nie ma na sobie żadnego brudu. Przetrzemy sobie ten panel. No ja już widzę, że zbieram dosyć dużo tego brudu. Na ścierce nie ma go dosyć dużo, co jest dosyć pozytywnym aspektem, no ale widać było, że troszeczkę się tego zebrało. Spróbuję dla jeszcze porównania zebrać z miejsca, w którym nie było pieny aktywnej. Zobaczymy, ile tego brudu tak naprawdę jest. No i jest różnica diametralna. Dlatego pamiętajcie, piana aktywna jest jednym z najważniejszych aspektów mycia samochodu. Nieważne, czy detailingowo, czy nawet po prostu na szybko. Wpływa ona przede wszystkim na kondycję lakieru, więc nie przejmujcie się zabezpieczeniami, nie przejmujcie się, czy lakier ma wosk, czy ma ceramikę. Użyjcie preparatu, który skutecznie go doczyszcza w tym etapie wstępnym. Oba te produkty znajdziecie na sklepie MotoGo, do którego Was serdecznie odsyłam. Na te produkty oczywiście, tak jak zwykle, dostaniecie 15% rabatu w określonym oczywiście czasie, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. Natomiast warto jest zobaczyć na ich sklepie, na ich pełny asortyment, dlatego że częściowo również inne produkty są przecenione, chociażby w pozostałych filmach, które nagrywamy z ich udziałem, więc zapraszam Was serdecznie jeszcze raz do ich sklepu. Słuchajcie, tym materiałem bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli materiał Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej filmów, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jakiego typu produkty chcielibyście, żebyśmy przetestowali. A my wspólnie z MotoGo zbierzemy sobie taki fajny zestaw i spróbujemy zrobić dla Was kolejne testy. Także jeszcze raz sub, łapka, jeżeli Wam się materiał podoba i widzimy się w następnym materiale. Zapraszam Was również na naszą grupę na Facebooku Zostań Detailerem, gdzie omawiamy troszeczkę więcej tematów z zakresu detailingu, gdzie odpowiadam na więcej pytań, jestem w stanie troszeczkę szybciej zareagować i ta interakcja na pewno jest troszeczkę bardziej zaawansowana, więc wbijajcie na Face'a również. Do zobaczenia, cześć!